Sernik to nie święta. Strudel jabłkową marchewką. Ty na serio? Serio? Po to mnie wysłałaś do sklepu? Co się stało? Borówki się w sklepie skończyły? Nie skończyły się, kupiłem 10 gram, tak jak kazałaś. Ale ty miałeś kupić 10 dekagram. A, to nie jest to samo? W dzisiejszym odcinku opowiemy wam o tym, jakie jednostki miar i wag stosujemy w Polsce. Nie bądźcie jak Dawid. Obejrzyjcie ten odcinek do końca i nauczcie się, jakimi jednostkami mierzą świat Polacy. Dawid, to najpierw suche składniki. Tutaj masz miskę, tutaj jest waga, tutaj są suche rzeczy. Będziesz odważał. Tak jest. To najpierw mąka. Mąka. Potrzebujemy pół kilo mąki. To jest 50 dekagramów albo 500 gramów. Waga pewnie ci pokaże w gramach. Mąka. Mąka. Oczywiście. Pół kilo mąki do miski. Tutaj. Tak, do tej. Nie ma tu innej. Pół kilo. 500 gramów. Już. Masz tylko 491. Proszę, proszę. Idealnie. Równe 500. Doskonale. W Polsce, jak w większości krajów europejskich, stosujemy system metryczny. Oznacza to, że długości mierzymy w metrach i kilometrach, a wagę w gramach i kilogramach. 1 gram to bardzo mało. To tyle, ile waży 1/10 tej truskawki. Smakuje wybornie. Gramy oznaczamy małą literką G. 10 gram to 1 dekagram. Waży tyle, ile ważyła ta truskawka, zanim zjadłam jej koniuszek. Żeby napisać dekagram albo ileś tam dekagramów, możemy użyć skrótu DKG albo DAG. Dekagram to taka miara, której Polacy bardzo chętnie używają, zwłaszcza w codziennej komunikacji i gdy idą na zakupy. Więc jak pójdziecie do sklepu mięsnego, to nie proście o 100 gram szynki, tylko powiedzcie, że chcecie 10 deko szynki, bo tak często Polacy skracają dekagram. A jak pójdziecie po truskawki, to najlepiej kupcie kilo od razu. Ale jak chcecie mniej, to powiedzcie, że chcecie na przykład 30 deko truskawek albo 60 deko truskawek, albo kilo 60 truskawek. Tak najlepiej. To co następne by wypadało dorzucić? No nie wiem, ty masz przepis. Proszek do pieczenia, żeby urosło. A! Potrzebujesz 4 gramy. To mało bardzo chyba. Tak, dlatego dobrze jest sobie wziąć łyżkę, bo łyżka to jest zazwyczaj mniej więcej 4 gramy. Czyli tutaj sypiemy. Tak, sypiemy. Pomalutku. To będziesz miał 4 gramy. Super. No to ej! Do miski. Potrzebujesz 220 gramów cukru. 16 gramów cukru wanilinowego. Jest. To teraz trzeba to wszystko wymieszać. Już koniec można? Tak, teraz już można. No, znaczy, mogłeś wziąć do tego łyżkę, byłoby ci łatwiej. Ale po co? Jest spoko. Popatrz. Jezu, upaćkałaś się tu dziewczyną. O, dziękuję. Oj, troszkę mi się usypało na stół. Ciężkie to pieczenie ciast. 1000 gram, czyli 100 deko, to kilogram. Kilogram mąki wygląda tak. Tego typu paczki możecie znaleźć w wielu polskich sklepach, bo właśnie na kilogramy najczęściej sprzedawana jest mąka, cukier, czasem ryż i wiele innych sypkich produktów spożywczych. Skrót od kilograma to KG. Polacy też, zamiast mówić kilogram, bardzo często skracają to słowo i mówią kilo. Poproszę 2 kilo mąki. Poproszę 3 kilo truskawek. 1000 kilogramów to tona. Skrót małe T. Nie pokażę wam tutaj, ile waży tona truskawek, chociaż wizualizuję to sobie teraz w mojej głowie, ale dla zobrazowania tej ilości powiem wam, że słoń waży 1 tonę, a duży samochód, taki jak na przykład Audi A8, waży 2 tony. Etap drugi to mokre składniki. Musisz je wymieszać w osobnej misce. Zaczynamy od maślanki. Potrzebujesz jej 250 ml. Tutaj masz taką ładną miarkę, żeby sobie odmierzyć. Dobra, jasne Justyna. Ja cię teraz już nie zawiodę. Najpierw zaczynamy od maślaneczki. Ale ja mam tutaj tylko litry. To 1/4 litra. Okej. 1/4 litra. Jest.
Super. I do miski. I do miski. Oleju 125 ml. 125 ml w tej miarce. No to jest połowa tego, co maślanki. To 1/8 litra. A, okej. Okay. I do miski. I do miski. Brawo ty. I teraz do tych mokrych składników jeszcze 3 jajka. Ale jajka to nie są mokre składniki. Jak je rozbijesz, czyli otworzysz, to będą mokre. Tam w środku. A, trzeba rozbić. To ja widziałem na filmie, jak się rozbija jajka. Tak, dwa trzeba... Żartowałem. Może jednak nie, co? Zrób to tak, jak to robimy w tych filmach z kucharzami w białych kitlach. Oczywiście, czyli oto tuchlas. Tak. A, całe? Całe. Dwa. I trzy. I trzecie, duże te jajka. Teraz trzeba te wszystkie mokre składniki wymieszać. A, no pewnie. Dawid, tego są narzędzia. Jakie narzędzia? O, na przykład takie, proszę bardzo. Mieszasz, Justyno, dajesz spokój, już prawie wymieszałem. Ale dzięki. Oj. Następny krok to wymieszać te mokre składniki z tymi suchymi, ale zanim to zrobisz, to ja się może odsunę. Jak chcesz. I wezmę mój lampę. O tak, ale ciacho. Justyna, chodź zobaczyć. Chyba wyszło. Kiedy odmierzamy substancje płynne, podstawową jednostką miary jest litr, a najmniejszą mililitr, skrót ml. 1 mililitr to bardzo mało. 1 mililitr kawy to właśnie tyle. Jak widzicie, za mało dla kogokolwiek. 100 mililitrów to 1 centylitr, skrót CL. Ale w Polsce nikt nie posługuje się tą miarą, może z wyjątkiem laboratoriów. Natomiast to, co na pewno jest dla Was ważne, to to, że 5 centylitrów, czyli 500 mililitrów, czyli pół litra, ma na przykład butelka wody. Takie butelki wody półlitrowe możecie kupić w każdym sklepie spożywczym w Polsce. Pół litra ma też na przykład duże piwo w polskiej knajpie. Albo butelka wódki, zwana czasem półlitrówką. Ale tego ostatniego nie polecamy sprawdzać w polskich sklepach. 100 centylitrów, czyli 1000 mililitrów, to litr. Litr wody to właśnie tyle. To bardzo popularna miara w Polsce, ponieważ w litrowych kartonach albo w litrowych butelkach najczęściej kupimy w Polsce mleko albo soki. Skrót od litra to po prostu L. 100 litrów to hektolitr, skrót HL. Wyobraźcie sobie taką wielką wannę wypełnioną wodą. Tyle właśnie to jest 1 hektolitr. No ale to nie wygląda jak ciasto. Bo to trzeba jeszcze najpierw upiec, żeby to wyglądało jak ciasto. A, wiedziałem. No, to właśnie to jest piekarnik. Musisz go nastawić na 180 stopni Celsjusza, żeby upiec w nim to ciasto. Aha, poproszę 180. Tak się to może nie udać, może spróbujemy w ten sposób. Oho! Justyna, dźwięk jakiś słyszę. Co to? To piekarnik się teraz nagrzewa. A, długo tak będzie się nagrzewał? No, za jakieś 20 minut. Ciepło. Temperaturę w Polsce mierzymy za pomocą stopni Celsjusza i oznaczamy za pomocą takiego małego kółeczka i dużej litery C. Dzisiaj jest bardzo ciepły dzień. Na dworze mamy 32 stopnie Celsjusza. W taki umiarkowanie średni i dla nas optymalny dzień mamy 20 stopni, a zimą od 0 do minus 10 stopni. Jak jest bardzo mroźno, jest minus 20. A jak chcemy upiec ciasto, to najczęściej robimy to w temperaturze 180 stopni Celsjusza. Dawid? No? A dlaczego ty właśnie dzisiaj postanowiłeś nauczyć się, jak piec ciasto? No bo znajomi zaprosili mnie na ślub. Robią niskobudżetową imprezę, bo wydali wszystkie pieniądze na mieszkanie. Więc każdy przynosi coś do jedzenia od siebie. A ja zgłosiłem się na ciasto, a potem przypomniałem sobie, że nie umiem piec. To dobrze, że sobie przypomniałeś miesiąc przed weselem, a nie dzień przed.
Następna lekcja to będzie robienie kremów do ciasta. A, no, okej. Okay. A masz już jakieś ciuchy na to wesele? No właśnie, z ciuchami idzie mi podobnie jak z ciastem. Niby znalazłem coś fajnego na internecie, ale boję się, że nie będzie pasować. Ale wiesz, że tam są zawsze tabele rozmiarów i to można zmierzyć. Serio? No. No ale jak? Popatrz. Tym urządzeniem. Jest coś, czego nie trzymasz w tej szufladzie? Dobra, to co tam musimy zmierzyć, żeby sprawdzić, czy ten garnitur będzie pasował? Justyna, na początek potrzebujemy długość rękawa. Tu wystarczy. I jakie tam mamy opcje? No, różne. To ty potrzebujesz 63 cm. Jest, 63 cm, dobra. Co dalej? Dalej jedna druga obwodu klatki piersiowej. O Boże, a ty jeszcze z tego ciasta. Dobra, to chyba będzie odtąd, dotąd, to potrzebujesz tak 55 cm. To czekaj. Tak, jest taka opcja. Super. 55 cm. Co dalej? Jedna druga obwodu pasa. Nie przytuło ci się ostatnio? Troszeczkę. Zciaśnij tam. Będziesz miał za ciasno. W pasie masz 90 cm. I ostatnia rzecz. Długość środka tyłu marynarki. To na plecach. Obróć się. 72 cm. To zamawiasz ten rozmiar na 1,80 m i będzie super. Okej. Okay. Dziękuję, Justyna. Proszę bardzo. Do usług. A ty co zakładasz na ten ślub? Ja? Na ten ślub? Porozmawiamy o tym później. Odległości i długości w Polsce mierzymy za pomocą milimetrów, centymetrów i metrów. A jeżeli ta odległość jest jeszcze większa, to za pomocą kilometrów. 1 mm to tyle, ile wynosi odległość między najmniejszymi kreseczkami na takich różnych miarkach do mierzenia odległości, które możecie kupić w polskich sklepach. Skrót od milimetra to mm. 10 mm to centymetr. Jak widzicie, 1 cm to troszkę mniej niż szerokość mojego paznokcia. Centymetry to bardzo ważna jednostka w Polsce, ponieważ właśnie w centymetrach podaje się na przykład rozmiary ubrań, jeżeli chcecie je kupić przez internet, albo wymiary wszystkich sprzętów, które mamy w domu. Jeżeli chcecie urządzić mieszkanie, to w katalogach właśnie znajdziecie wymiary w centymetrach. Skrót od centymetr to cm. 100 cm to metr, skrót m. Metr to właśnie tyle. W metrach mierzymy niezbyt duże odległości. Na przykład ja mieszkam 150 metrów od Justyny. Krok dorosłego, średniego wzrostu człowieka ma właśnie mniej więcej metr, dlatego czasem, jeżeli chcemy coś tak orientacyjnie zmierzyć, to mierzymy w krokach i mówimy, ile coś ma metrów. 1000 metrów to kilometr. Skrót km. W kilometrach podajemy na przykład odległości między miejscowościami. Więc jeżeli na znaku drogowym zobaczycie obok nazwy miejscowości po prawej stronie jakieś liczby, to jest to właśnie odległość od tego miejsca wyrażona w kilometrach. A ty już masz prezent jakiś na to wesele? No właśnie myślałem, żeby im kupić dywan do tego nowego mieszkania. Fajnie, dywany drogie. Też mi się podoba ten pomysł i właśnie chciałem cię zapytać, czy może znasz jakieś miejsce, gdzie można kupić dywan? No pewnie. Ja i Aga ostatnio byliśmy w takim sklepie, jak kupowałyśmy dywan do studia podcastowego. Musisz pojechać tam, tą drogą, pół kilometra na wprost, a potem skręcić w lewo i jeszcze 2 kilometry dalej prosto. To nie jest tak daleko. I tam jest takie centrum ze sklepami meblowymi i z wyposażeniem. Okej, okay, chyba kojarzę. Dzięki, to ja tam w takim razie zajrzę. A dużo mają to mieszkanie? 36 metrów kwadratowych. To będzie mały dywan. I mały koszt. Powierzchnię w Polsce mierzymy za pomocą metrów kwadratowych, skrót MKW albo M z taką dwójką u góry. Oczywiście mniejsze powierzchnie możemy mierzyć w centymetrach kwadratowych albo w milimetrach kwadratowych, ale bądźmy szczerzy, najczęściej przydają nam się właśnie te metry kwadratowe, bo tak mierzymy powierzchnię polskich mieszkań. Najmniejsze polskie mieszkania powinny mieć 24 metry kwadratowe,
chociaż zdarzają się mniejsze, a takiej średniej wielkości mieszkanie, w którym są dwa pokoje, to około 50 metrów kwadratowych. Ach, ten Dawid nabałaganił i pojechał i zostawił mnie z całym ciastem. To my już kończymy ten odcinek, moi drodzy. Mam nadzieję, że nie tylko się trochę ubawiliście, ale też przy okazji nauczyliście nazw, miar i wag w języku polskim. A ja zadzwonię teraz do Agi, może przyjdzie pomóc mi z tym ciastem. Halo? Aga? Gdzie uciekłaś? Patrz już, na jakie fajne wzorki się zrobiły. Takie tu kuleczki są. Ej, to jest ekstra! Tak serio?